Taka umowa. Tutaj te genetycznie modyfikowane rośliny. I przed laty, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy właściwie, co to jest to GMO, byli rolnicy z Kanady w Radiu Maria i opowiadali dokładnie, jak zostali zrujnowani kompletnie przez te koncerny, które wprowadzają te substancje, które tam, no o Roundup chodzi przede wszystkim. I ci rolnicy, przecież wiadomo, tak jak pani profesor mówi, o tych strefach buforowych, no przecież pyłki roślin przenoszą się gdzieś tam z Sahary, przenoszą się przez ocean i ci rolnicy właśnie byli zrujnowani dlatego, że producenci tamtego glifosfatu, czy jak się, no może pan przejęzyczać, udowodnili, że ich pola są zapylone, zawierają tą substancję, która jest opatentowana, a więc patentowanie tego tak zwanego wynalazku, tej substancji modyfikowanej, no przenosi się na ich pola i że oni w sposób nieuprawniony korzystają z ich patentu, bo to jest taki mechanizm. Także jestem również zaniepokojona i uważam, że jest to najgorsza klęska, która by nas dotknęła i pomagają nam w tym ci, którzy kochają bardzo i martwią się o naród polski i przyszłe pokolenia. Tak przepraszam. Dziękuję bardzo. Pani Małgosiu, tutaj pani profesor, kwestia tych umów CETA z Ameryką Północną, czyli Stanami Zjednoczonymi, czy Kanadą, też może mieć wpływ pewnie. To niestety to jest rzadko brane pod uwagę, bo ja myślę, że ci posłowie, którzy głosowali za tymi porozumieniami typu CETA, oni mają na myśli, mają nadzieję, że to będzie miało korzystny wpływ na polską gospodarkę, że po prostu Polska na tym zyska. A GMO jest tylko jednym elementów tej umowie i rzeczywiście może się zdarzyć tak, że wylejemy dziecko z kąpielą, tak? Bo kupując w cudzysłowie no taką umowę, która ma nam otworzyć rynki, ułatwić zbyt, równocześnie przy okazji możemy się odpowiedzieć na zalew, bo tam może być wymóg właśnie, że nie będziemy stawiać barier przeciwko importowi tych wszystkich modyfikowanych rzeczy, a to też nie jest do końca korzystne, bo myśmy powinni w Polsce postawić na zwiększenie produkcji pasz wysokobiałkowych naszych rodzimych tutaj. Jeżeli to polski rolnik będzie produkował pasze dla naszych zwierząt, to wtedy zyski będą zostawały w polskiej kieszeni, a nie będziemy importować cały czas. I to będzie zysk taki dwustronny, prawda? Bo i rolnik, który produkuje, i my pewniejsi będziemy tego, co jemy. Że jemy, no nieomal, że polskie rolnictwo, to można powiedzieć, jest w całości rolnictwo ekologiczne w porównaniu z tą chemizacją, która jest... A Roundup i glifosat, te dwa środki? Glifosat to jest substancja chemiczna, to jest tak zwana substancja czynna w Roundupie. I tutaj też jest ciekawe takie obserwacje, bo glifosat jest dopuszczony jako stosunkowo bardzo mało toksyczny środek ochrony roślin, ale naukowcy zauważyli, że jak jego się zmiesza z tymi wszystkimi substancjami pomocniczymi, które są w Roundupie, to ta toksyczność znacznie wzrasta. A tego akurat się już nie bada, tak? To mało kto bada, więc tutaj też jest dużo niewiadomych. No i jeszcze pani Małgorzata dotknęła ważnej rzeczy tych patentów. To jest też cały osobny temat. W Stanach ta firma, wielki koncern, który jest liderem, jeżeli chodzi o produkcję GMO, to oni czerpią duże zyski właśnie z takiej sytuacji, kiedy wchodzą na czyjeś pole, robią testy, czy to, co rośnie, to nie jest GMO. Jak się okazuje, że jest GMO, to idą do rolnika, każą sobie pokazać faktury, gdzie on to kupił, a on mówi, a to jest mój rzepak, ja zawsze się dostawiam sobie nasiona, w przyszłym roku znowu sieję, to jest mój rzepak. A oni mówią, pan nam ukradł naszą własność intelektualną, bo to jest nasz rzepak, bo to jest rzepak zmodyfikowany genetycznie. A on go nie siał, tylko albo się zapyliło od sąsiada, albo przeleciało, nasiona przeleciały, ptaki przeniosły, wiatr przeniósł. I to są, no to są nieuczciwe praktyki. Między innymi dlatego Europa się broni troszeczkę przed tym, no przed takimi praktykami, tak? Bo my chcemy mieć tutaj rolnictwo rodzinne, gdzie rolnik nie jest nastawiony na jakieś olbrzymie zyski, tylko po prostu to mu daje podstawę do tego, żeby godnie żyć, żeby dzieci wychowywać i nie mieć problemów finansowych. Tak? Nie chcemy tutaj takiej rywalizacji, takiej gospodarki właśnie na najwyższych obrotach.
jeszcze może jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Szczęść Boże, Andrzej Sywnika. Ja mam trzy takie pytania. Proszę. Jakie są objawy tego GMO w organizmie? To jedna kwestia. Druga kwestia, mówiła pani profesor o opakowaniach, że tam powinno pisać. Ja bym się obawiał tych napisów, dlatego skoro tam się fałszuje, że zamiast wołowiny daje się koninę i to się robi oficjalnie. Czy jest jakaś instytucja, która to sprawdza, czy te GMO tam ma ten 1%, czy ona jest, czy nie jest? To drugie pytanie i ostatnie, czy takie na przykład pomidory albo mandarynki, czy winogrona bezpestkowe, czy to jest modyfikowane, te bezpestkowe winogrona i mandarynki, czy to jest GMO, czy to nie, bo w naturze każdy owoc ma jakąś pestkę, żeby mógł się rozmnażać. To tyle. A panie Andrzeju, objawy w organizmach ludzkich czy zwierzęcych? No i przede wszystkim ludzkim, ale i jedno i drugie, jeśli można, i więcej to dobrze. Dziękujemy bardzo. Miłego dnia, do widzenia. Dziękujemy, do widzenia. Ja zacznę od końca. Właśnie bardzo dobre pytanie, czy te pomidory, czy te piękne truskawki, czasami się mówi tak, takie piękne te truskawki na straganie, to musi być modyfikowane genetycznie. No więc wcale nie. Nie ma, w Europie nie są dopuszczone, tak jak mówiłam, do Europy wolno importować soję, bawełnę, rzepak, kukurydzę. Nie importujemy żadnych pomidorów GMO, żadnych mandarynek GMO, bezpestkowe winogrona to też nie jest GMO. To są rośliny otrzymane konwencjonalnymi metodami hodowli roślin, tradycyjnymi. Przez to, że nie mają pestek, to musimy je rozmnażać przez sztep. To jest wada taka, no ale wygoda dla konsumenta. Także proszę się nie obawiać. I tak samo jak pisze na jogurcie, że zawiera skrobię modyfikowaną, to nie jest modyfikacja genetyczna. To jest skrobia, która została chemicznie tam zmodyfikowana, żeby zmienić jej właściwości. Także naprawdę tego się proszę nie bać, nie ma zalewu GMO. Jeżeli chodzi o znakowanie, oczywiście można podejrzewać tutaj nieuczciwe praktyki, ale są też testy prowadzone. I bardzo rzadko się wykrywa. Na komisji do spraw GMO my o tym mówimy i te statystyki są pokazywane nam. I jeżeli jest robiony test przez państwowe instytucje do tego uprawnione, praktycznie się w tej chwili nie zdarza, żeby z czymś, co ma nie zawierać GMO, żeby było. Także myślę, że tutaj można być w miarę spokojnym. Natomiast najważniejsze pytanie, tak to co nas wszystkich frapuje, czy to jest zdrowe, czy są jakieś objawy. No i tutaj znowu docieramy do tego punktu, gdzie naukowcy nie mają pewności, tak? Bo jest mnóstwo publikacji, które pokazują, głównie robionych na zwierzętach eksperymentalnych, że nie ma żadnych odchyleń od normy. Ale są też grupy naukowe, zwłaszcza profesor Ferralini ze Francji, który pokazuje, że jeżeli szczura karmimy przez całe jego życie, 2 lata, 2,5 roku, paszą zawierającą GMO, to tam się pojawiają pewne odchylenia od normy i pewne niepokojące sygnały. Te badania oczywiście były zakwestionowane przez wielkie koncerny i moim zdaniem trzeba by je powtórzyć na większej liczbie zwierząt, żeby mieć pewność, ale sygnały takie niepokojące są. Jeżeli tam coś, są odchylenia od normy, to zwykle dotyczy parametrów pracy nerek wątroby, czyli tych narządów, które są odpowiedzialne za usuwanie toksyn do organizmu. Czyli widać, że coś jest. Ja myślę, że to głównie te oprytki w tych roślinach właśnie powodują te wszystkie toksyczności. Także, no i jeszcze na koniec powiem tyle, że Europejska Agencja do Badań nad Rakiem 2 lata temu zaklasyfikowała glifosat, czyli to, co jest w Roundupie, do substancji prawdopodobnie rakotwórczych. Oczywiście przy ogromnym proteście producenta, który powiedział, że to nieprawda. No ale tu wiadomo, to jest biznes. To jest najlepiej sprzedający się środek ochrony roślin na świecie. Także tutaj jest, to jest bitwa o pieniądze. No i czasami może być tak, że i prawda naukowa przegrywa w takich okolicznościach. Pani profesor, bardzo dziękujemy za czas. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy na antenie Radio Maryja. Dziękujemy za ten czas, który pani profesor nam poświęciła. Drodzy państwo, była dziś z nami pani profesor Katarzyna Lisowska, biolog molekularny, pracownik naukowy
Centrum Onkologii, to jest Instytut imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach. Pani profesor jest też członkiem Komisji do spraw GMO przy Ministerstwie Środowiska. Szczęść Boże, pani profesor. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Bardzo dziękuję też Państwu za pytania, za zainteresowanie tematem poruszanym dziś w audycji Porady Ekologa. Wysłuchaliśmy wczorajszych porad ekologa. Słuchają Państwo Radia Maryja. Przed nami powtórzenie wczorajszych aktualności dnia. Obudź się, gospodarz, niech opadnie kłamstwa tła. Powstań z kolan, Polsko, daj nam sprawiedliwość. Bóg ojczyzna chorwiana, serca naszych nasz Pan daj. Powstańcie z obcych lub kasyna. Audycja aktualności dnia. Omawiamy ważne sprawy, tematy, które dzieją się w naszej ojczyźnie, także w świecie. Mam teraz połączenie z panem redaktorem, felietonistą, znanym Wojciechem Reszczyńskim, którego witamy na antenie Radio Maria. Dzień dobry, pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zeszkodziewicza. Teraz i zawsze kłaniamy się, panie redaktorze. No właśnie, dwie albo może i trzy rzeczy tutaj dzisiaj się nam nasuwają. W każdym razie chodzi, jedna sprawa jest jasna, zero tolerancji dla jakichkolwiek przejawów propagowania, afirmowania totalitarnych ustrojów, jak tutaj mówił minister Brudziński, jak komunizm, jak oczywiście również nazizm, hitleryzm niemiecki i tak dalej. Natomiast, no co by tu nie powiedzieć, jedna ze stacji no po prostu nagłośniła sprawę tak mocno, że po prostu stała się to jakąś, tutaj bym powiedział, narodową dyskusją, może mniej, ale no rozgłos, który no nie służy dobrze Polsce, a przecież wiadomo, że o dobro naszej ojczyzny powinno wszystkim chodzić. Ja też powiem w kontekście, już oddaję głos panie redaktorze, że na przykład nikt się tym nie przejął, że w Bolonii, nie słyszałem przynajmniej nagłośnienia, miano organizować z okazji rocznicy Holokaustu obiad Polski. Na tle karty z drutami, z Oświęcimi, a prawda, kolczastymi, były podane przednie dania Polski, że to można sobie zamówić i zjeść. I tak jest, że oczywiście ten obiad został odwołany dzięki interwencji ambasady, ale proszę bardzo, jaka tutaj nie jest proporcjonalność, prawda, w tym wyczuleniu się na te problemy. Bardzo prosimy o pana tutaj refleksję, panie redaktorze. No tak, zawsze trzeba wziąć pod uwagę, że możemy mieć do czynienia z totalną głupotą, z jakąś aberracją, ale ten reportaż, i to trzeba wyraźnie mówić, że to TVN nadał ten reportaż, program Superwizjer o polskich neonazistach świętujących urodziny Hitlera. Ten reportaż został niedawno wyemitowany, ale informuje o przestępstwie, które miało miejsce w kwietniu ubiegłego roku, a więc emisję materiału trzymano prawie ponad pół roku i to jest właśnie zastanawiające. Rodzi się pytanie, dlaczego nie poinformowano o tym przestępstwie odpowiednich organów wcześniej. Takie jest na przykład stanowisko Zarządu Oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w liście do pana Adama Pieczyńskiego, redaktora naczelnego TVN-u. Tam jest to pytanie, dlaczego TVN zataił tę informację o przestępstwie, trzymał tę informację ponad pół roku i nie poinformował odpowiednich organów ścigania. Dlaczego wyemitowano to w takim, a nie innym właśnie momencie? Nie jest to sprawa przypadkowa. Tak jak nie jest przypadkową sprawą, nie są przypadkową sprawą autorzy tego reportażu. Tu pojawia się nazwisko pana Bertolda Knitla, którego pamiętamy z słynnego artykułu napisanego wspólnie w Rzeczpospolitej chyba wtedy z panią Anną Marszałek, poświęconego Romualdowi Szeremietiowi,
Szeremietiewowi, który odpowiadał w tamtym czasie za przetargi w Ministerstwie Obrony Narodowej. On został w tym artykule oskarżony o to, że posiada majątek z niewiadomych źródeł, a jego najbliższy współpracownik, że jest skorumpowany. No, sprawa toczyła się w sądzie 9 lat. Sąd, tamten sąd, uniewinnił Romualda Szeremietiewa od zarzutów, no ale wyłączono go skutecznie na 9 lat z działalności w ministerstwie, z polityki, właściwie zniszczono mu karierę jednym artykułem. To jest właśnie człowiek, Bertolt Knipel, autor tego materiału w TVN-ie Polscy neonaziści. Ale to są metody typowe właśnie dla TVN, no dlatego, że chciałbym to jeszcze przypomnieć, taki materiał, taką prowokację, taśmy prawdy, to zostało nazwane, redaktorów Sekielskiego i Morozowskiego, którzy za wiedzą pani poseł Renaty Beger z Samoobrony ukryli w jej pokoju sejmowym kamerę i dali mikrofon, aby sfilmować, nagrać posła Lipińskiego z Prawa i Sprawiedliwości, który miał ją ponoć korumpować propozycją otrzymania jakiegoś stanowiska. To jest ta metoda. Daje się mikrofon i kamerę jednej osobie po to, żeby skompromitować drugą. To nie jest uczciwe dziennikarstwo. Pamiętam, że wtedy wówczas też protestowałem. Także to jest ten właśnie TVN, niestety, który miał swoje związki z wojskowymi służbami informacyjnymi. Tam pracował funkcjonariusz tych służb, redaktor Subotycz. Nazwisko założycieli TVN-u, pana Waltera i pana Weicherta, też przewijają się w raporcie na temat WSI. Minister Antoni Macierewicz wprost mówił, że te telewizje zakładały służby. I o tym trzeba pamiętać, kiedy ten reportaż zostaje pokazany, bo rodzą się same pytania. No, z kim mamy do czynienia? Jakaś nieznana nam organizacja Duma i Nowoczesność, zarejestrowana w czasie rządów Platformy Obywatelskiej w 2011 roku, organizuje coś wręcz nieprawdopodobnego, ponieważ w Polsce nie ma żadnego nazizmu, faszyzmu, rasizmu. Robią coś nieprawdopodobnego, jakąś inscenizację, może jakiś happening, może to jest właśnie jakaś ustawka. Ja jestem bardzo ciekawy śledztwa, które w tej sprawie będzie się toczyło. Ci oskarżeni i zatrzymani neonaziści polscy, mam nadzieję, że zaczną mówić, jak do tego doszło, czy nie zostali do tego nakłonieni, a może ktoś im po prostu dał pieniądze za odtworzenie tej inscenizacji i nagrał, bo aż się nie chce wierzyć, żeby coś takiego mogło się pojawić w Polsce, ponieważ obraz młodzieży polskiej jest zupełnie inny. Ja oceniam ten obraz bardzo pozytywnie. Uważam, że młodzież jest wręcz wspaniała. Przecież to są te odbywające się w całej Polsce uroczyste marsze ku czci Witolda Pileckiego, wielkiego polskiego bohatera. To są te liczne grupy rekonstrukcyjne, które przypominają ważne wydarzenia z naszej historii. To jest młodzież, która masowo wstąpiła ochotniczo do Wojsk Obrony Terytorialnej. To jest młodzież, która świętuje patriotyczne rocznice. Przecież Wielki Marsz Niepodległości organizowany jest przez młodzież. Przypominają też te wszystkie wydarzenia, rocznice Powstania Warszawskiego. Młodzież pomaga, wspomaga kombatantów, wcale nie oczekując tu jakichś oklasków, ale wiemy o tym. Młodzież dba o pomniki. Obok mnie tu stoi pięknie zrekonstruowany pomnik bohaterów Powstania Styczniowego. No i jeszcze jest ta młodzież bardzo patriotyczna, kibicowska właśnie, która na stadionie za pomocą różnych takich wizualnych środków przypomina wydarzenia, jak chociażby ostatnio o
powstaniu warszawskim, które ciągle na zachodzie mylone jest z powstaniem w getcie warszawskim. Więc obraz młodzieży jest zupełnie inny i raptem pojawia się tu kilku ludzi, których można by zaliczyć do kompletnych głupców, gdyby nie to, że gloryfikują Adolfa Hitlera w jego rocznicę. Mówię, to się w głowie nie mieści. I no, bardzo jestem ciekawy wyników tego śledztwa, kto właściwie za tym stoi, bo są powody, by tutaj powątpiewać. No, tak jak powiedziałem na początku, trzymanie tego materiału od kwietnia do stycznia przez redakcję, która jak każdy obywatel jest zobowiązana do powiadomienia organów ścigania o zaistnieniu przestępstwa. Taki jest nasz obowiązek obywatelski zapisany w różnych ustawach. Nie możemy być bierni, obojętni na zło, które jest wokół nas. A tu redaktorzy, na co dzień zajmujący się obserwacją życia społecznego, trzymają to w swoich archiwach i raptem odpalają jak taki, prawda, ładunek ze spóźnionym zapłonem i robi się olbrzymi szum. Oczywiście, że reakcja jest oczywista. Nie ma tutaj tolerancji, zero tolerancji, powtarza premier, powtarza prezydent. No, my nie musimy się przekonywać do tego, dlatego że w Polsce nigdy nie było i nie ma przyzwolenia na tego typu zachowania, ale dziwi mnie ten zaistnienie tego faktu. Jestem bardzo ciekawy tego śledztwa, bo no, dzisiaj za pieniądze można wszystko zorganizować, można wszystko zrobić. Ja broń Boże nie bronię tych ludzi, bo być może są też takie osoby, które mają tego typu przekonania, ale uważam, że jest to absolutny margines, zupełnie nieistotny i pewnie byłby kompletnie niezauważony, gdyby nie ten reportaż, który ma tutaj nas przedstawić, szczególnie na zachodzie, w bardzo niekorzystnym świetle. No wiadomo, że mamy różne problemy, no jeżeli Polska po tylu latach zaczęła się domagać reparacji wojennych od Niemiec, a przedstawienie Polaków jako neonazistów, no to jest argument dla tych, którzy mogą powiedzieć, no chwileczkę, ale wam to na pewno nie, skoro u was nazizm się rozwija w Polsce. Także takie tu mam właśnie za bardzo, bardzo różne myśli, wątpliwości. Będę z wielkim zaciekawieniem obserwował to śledztwo. Ono się powinno toczyć moim zdaniem przy jawnej sali, przy otwartej kurtynie. I proces też, jeżeli do niego dojdzie, powinien być otwarty dla publiczności, a żebyśmy poznali poglądy, prawdziwe poglądy tych ludzi, żebyśmy zobaczyli, czy rzeczywiście mamy tu w Polsce nazistów. Tak jest. No zresztą już gdzieś tam czytamy w komentarzach, nie wiem czy to prawdziwe, ale opinia jednego z tygodników, że Polska zasługuje na haniebny tytuł europejskiej stolicy rasizmu, więc jest odpowiedź, prawda, jest puknięcie, jest odpowiedź. No i jak pan redaktor mówi, będziemy czekać tego procesu. Jeszcze jedna rzecz, chociaż nie wiem czy to jest warte komentarza, bo być może to się będzie zmieniało, ogłoszono wspólne listy PO i Nowoczesnej w wyborach samorządowych, ale też chcę powrócić do obrad tej komisji śledczej w sprawie Amber Gold. Tutaj zacytuję panią redaktor, chyba Kanie, tak? Wczoraj były szef CBA Paweł Wojtunik zeznawał przed komisją śledczą, gdyby nie powaga sytuacji, można byłoby określić to przesłuchanie jednym słowem komedia, bo jak inaczej nazwać sytuację, gdy były szef tajnej służby mówi o analizie sporządzonej na podstawie informacji medialnych. No, wiadomo, że i tak dalej. To są tak zwane białe wywiady, ale przecież służby tego typu, tego pokroju, naprawdę medialne informacje nie mogą stanowić podstawy, prawda, ich działalności, ich opinii, ich także potem pewnych czynności. No, szanowni Państwo, no, słyszeliśmy, że państwo polskie za czasów Platformy istniało tylko teoretycznie,
ale ono miało swoją też i praktyczną formę istnienia. To była sprawna maszynka do okradania i okłamywania społeczeństwa. I to była maszynka, która działała w sposób bardzo zakamuflowany, tajny, bo przecież CBA, zeznanie szefa CBA nic nie wniosło, on niczego nie powiedział, zasłaniając się tym, że śledztwo prowadziło ABW. ABW pewnie myślało, że robi to CBA, a CBA z kolei sądziło, że sprawą zajmuje się prokuratura. Prokuratura uważała, że no, to policja musi się tym zajmować. Jednym słowem, imposybilizm, bardzo dziwny, wymagający wyjaśnienia i tutaj też ważnym momentem będą końcowe wnioski komisji śledczej prowadzonej przez panią Wasserman. Czy one się skończą tylko na tym, że nikt nie działał, nikt nic nie robił, czy rzeczywiście stały za tym jakieś siły konkretne i konkretni ludzie, no bo roztoczono tak olbrzymi parasol ochronny nad firmą Amber Gold, że aż nie chce się wierzyć, że wszystkie te służby w Polsce, jest ich sporo, i sądy przecież, które przyzwoliły Marcinowi P. na działalność wielokrotną mimo tylu wyroków sądowych, i prokuratura, i policja, i te służby, żeby wszyscy brali udział w tym rozkładaniu tego szerokiego parasola, który nie bez racji nazywany jest z rosyjska kryszą. Tak się też mówi w Rosji o tym, że jak nikt nic nie wie, to z pewnością dlatego, że jest roztoczona nad sprawą krysza, czyli jakaś wielka tajemnica, jacyś wielcy ludzie, którzy pilnują, żeby się nic na zewnątrz nie wydostało. No, przed nami następne przesłuchania. Może coś wniosą, ale po wypowiedzi funkcjonariuszy CBA, oficjalne wystąpienie byłego szefa CBA i działających wciąż jeszcze w tych strukturach funkcjonariuszy znających w utajnieniu, no to widzimy, że niewiele te zeznania wnoszą do wyjaśnienia sprawy. To był taki, proszę powiedzieć, system znany jeszcze z czasów PRL-u. No, nie rusza się sprawy, nie dotyka się pewnych trudnych tematów, jeżeli za tymi tematami stoją jacyś ważni, potężni, bogaci ludzie, wpływowi. No więc urzędnicy wtedy najlepiej zachowują się tak, no żeby przetrwać, czyli po prostu nic nie robią. W PRL się nie odpowiadało za decyzje pozytywne, żeby zapewnić sobie bezpieczeństwo. To się nic nie robiło po prostu. Taki był system, bo za to nie groziła odpowiedzialność. Obojętność. I ten system z PRL został przeniesiony do trzeciej RP. I mam nadzieję, że państwo zacznie rzeczywiście pracować i funkcjonariusze zaczną pracować i zerwiemy z tą po prostu fikcją. Tak, a te zaręczyny, powiedzmy takie PO i Nowoczesnej, czy to są zaręczyny, czy tylko jakieś przekazanie sobie jakimi rękami na przyszłość, jeśli chodzi o wybory samorządowe, to co to będzie oznaczało? No jeszcze jest dużo czasu do wyborów samorządowych, ale mam wrażenie, że te partie nie odegrają tutaj żadnej roli. Nie mają wsparcia. Nowoczesna to jest taki raczej wielkomiejski elektorat. Platforma traci swoich wyborców. PSL w terenie też traci swoich wyborców. Myślę, że do tego czasu na pewno ktoś tam coś wymyśli, że powstanie jakaś pewnie nowa partia. Przed każdymi wyborami powstawały takie trzecie partie, które potem są
języczkiem uwagi w parlamencie i z pewnością powstanie też tutaj jakaś nowa formacja, ale czy z tymi samymi twarzami, tymi samymi nazwiskami, to raczej wątpię. A jeszcze jedna sprawa. Dwa tygodnie temu, panie redaktorze, rozmawialiśmy o tych właśnie zmianach w polskim rządzie. Pan mówił o takim odczuwaniu pewnego niepokoju. Czy dzisiaj jest już pan spokojniejszy, czy jeszcze dalej oczekuje, wpatruje się nikliwie? No proszę ojca, przede wszystkim trzeba było poczytać parę wywiadów z ministrem, byłym ministrem Antonim Macierewiczem. Jest w partii, ma swoje nowe zadania. Nie widać, żeby był skrzywdzony, żeby się użalał, żalił. A więc ci, którzy twierdzą, że jest to jedna drużyna dobrej zmiany, no pewnie muszą mieć rację. Tu jest jeden pozytyw, o którym nie mówiłem, a już wcześniej można byłoby dostrzec w przypadku pani premier Beaty Szydło, no po dwóch latach takiej charówki pozostanie w rządzie, ale już nie na tej pierwszej linii jako premier, no to jest jakaś szansa na odbudowanie sił i możliwości na przyszłość. No, chodzi o to, żeby ci politycy przetrwali na dalsze lata, nie wykończyli się w tej potężnej charówce. I z pewnością tak będzie. Poza tym poszerza się drużyna ludzi, którzy nabywają nowe umiejętności sprawowania funkcji państwowych. To też jest bardzo ważne. Sprawdzają się na nowych stanowiskach. Ale wszystko to się odbywa w ramach jednej formacji coraz szerszej, bo rozszerza się przecież tutaj partia pana Jarosława Gowina. Niektórzy ludzie rezygnują z poprzedniej przynależności partyjnej. No mają do tego prawa, chociaż osobiście nie podzielam takich decyzji. No ale ordynacja wyborcza nie zabrania im tego. Można zmienić barwy klubowe w trakcie sprawowania kadencji i tak się w Polsce właśnie odbywa. Dziękuję bardzo za komentarze właściwie do tych rzeczywistości naszych aktualnych, panie redaktorze. Pozdrawiamy bardzo gorąco. Dziękuję. Cześć Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Dziękuję bardzo. Pan redaktor Wojciech Reszczyński był naszym pierwszym gościem. Serdecznie naszym komentatorem do tych podsumowujących uwag jest pan doktor Marian Szołucha, ekonomista. Bardzo gorąco witamy. Tutaj też, prawda, Wyższa Szkoła Bankowości Wistula. Szczęść Boże ojcu, szczęść Boże słuchaczom. Szczęść Boże. Panie doktorze, no właśnie, można powiedzieć ci tak, co Polska, że tak powiem, dowiedziała się dobrego, nowego na przyszłość, z czym wracamy? Czy to jest konkretny jakiś, prawda, owoc, czy zapewnienia, atmosfera i tak dalej? Dowiedzieliśmy się przede wszystkim dużo dobrego o naszych obecnych władzach, bo delegacji tak wysokiego szczebla tej pory Polska na forum ekonomiczne w Davos nigdy nie wysłała. Co więcej, do promocji, do aktywnej promocji Polski, naszej gospodarki, włączył się w tym roku jeden z największych naszych banków, Bank Pekao S.A. W skład delegacji wchodził jego prezes Michał Krupiński. Bank Pekao S.A. organizował specjalny polski panel dyskusyjny,
I to jest jeden z efektów repolonizacji sektora bankowego. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich kilkudziesięciu miesięcy udało się podnieść udział kapitału polskiego w naszym sektorze bankowym aż do ponad 50%. Oczywiście delegacji przewodził pan prezydent Andrzej Duda. W jej skład wszedł także premier Mateusz Morawiecki, wielu innych polityków, urzędników wysokiego szczebla, choćby prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński, czy przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Marek Chrzanowski, także wielu przedstawicieli naszego życia gospodarczego, a więc po prostu prywatnego biznesu. Bardzo dobrze, że tak wysoce rangą przedstawiciele Polski, naszej gospodarki w Szwajcarii się w tych dniach zjawili, bo Forum w Davos jest rzeczywiście wydarzeniem bardzo ważnym. Zjechało się tam teraz w tym tygodniu przedstawicieli delegacji bardzo wielu. Prawie 1/3 państw łącznie uznawanych na świecie jest tam reprezentowana, w tym wszystkie liczące się. Po raz pierwszy od 2000 roku, od czasu prezydentury Billa Clintona, zawitał do Davos także prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, więc forum w tym roku rzeczywiście można powiedzieć było szczególne nie tylko dla nas, ale w ogóle dla wszystkich uczestników, obserwatorów tego wydarzenia. Trzy tematy zdołały zdominować te dyskusje, wszystkie rozmowy, przynajmniej te, o których mogliśmy się dowiedzieć i których byliśmy nawet częściowo świadkiem. Pierwszy temat to geopolityka i tutaj polska delegacja z panem prezydentem Dudą na czele włączyła się przede wszystkim, co naturalne, w rozmowy o naszym regionie, ale nie tylko, bo prezydent Andrzej Duda także w panelu dyskusyjnym na temat Bliskiego Wschodu. To ciekawe, ale dające się wytłumaczyć. Mianowicie Bliski Wschód i nasz region, region Europy Środkowo-Wschodniej, to są dwa pola rywalizacji dzisiaj świata zachodniego, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, z Rosją i jej rosnącymi wpływami, między innymi właśnie w tych dwóch miejscach na świecie, a więc rozstrzygnięcie tych konfliktów w obu miejscach, przypomnę, na Bliskim Wschodzie i w Europie Środkowo-Wschodniej, choćby na Ukrainie, może działać jak mechanizm naczyń połączonych, dlatego mimo, że Bliski Wschód no, jest jednak od Polski nieco oddalony, ale geopolitycznie zdaje się być w ostatnich latach Polsce bliższy. Drugi z ważnych tematów, zespołów nawet tematów, który był poruszany podczas forum w Davos i jest ciągle, bo forum dobiega dopiero końca, to cyberzagrożenia, cyberprzestępczość, zagrożenia dla przeciętnego obywatela. Tu mowa była choćby o kryptowalutach z Bitcoinem na czele. W dyskusjach na ten temat dominował sceptycyzm i przewijał się on przez wystąpienia zarówno pani Christine Lagarde, przewodniczącej prezes Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jak i Mateusza Morawieckiego oraz choćby przewodniczącego naszej Komisji Nadzoru Finansowego Marka Chrzanowskiego. Raczej odradzali oni wszyscy inwestowanie właśnie w kryptowaluty, które cieszą się w ostatnim czasie popularnością i cieszą się popularnością nie tylko wśród drobnych ciułaczy, inwestorów, hazardzistów, ale cieszą się popularnością także wśród instytucji, niektórych instytucji finansowych, niektórych dużych firm, nawet niektórych państw, bo są już pierwsze takie kraje, gdzie bitcoiny prawie wchodzą do obiegu, po prostu można z nimi płacić w różnych punktach sprzedaży towarów czy usług. W ramach cyberprzestępczości, jeśli chodzi o nasz udział w forum, udział Polaków, to prezydent Duda spotkał się z prezesem największego koncernu działającego w tej branży, czyli Google. Google to jest firma globalna i prezes, myślę, że możemy to śmiało powiedzieć, jest osobą bardziej wpływową, potężniejszą od niejednej głowy państwa, czyli tradycyjnego podmiotu w stosunkach międzynarodowych. Nie wiemy, o czym prezydent Duda z prezesem Google rozmawiali. Mam nadzieję, że poruszono nie tylko temat inwestycji Google'a, jedna już została zrealizowana naprawdę przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie, ale też, że poruszono temat cenzury, jaką globalne koncerny informatyczne stosują wobec tych, których poglądy z jakichś przyczyn im się nie podobają. Na ten temat było już głośno w Polsce jakiś czas temu. Mam na myśli działania zwłaszcza Facebooka, może nie samego Google, ale to jest ta grupa firm i Polska powinna tutaj zachowywać się w sposób asertywny i polskie państwo powinno stawać po stronie obywatela, użytkownika internetu, aktywnie w jego
sporach z tymi gigantami informatycznymi. Wreszcie trzeci blok tematyczny to po prostu terroryzm. Terroryzm, który na szczęście Polski nie dotyka. Myślę, że głównie albo co najmniej między innymi dlatego, że Polska zachowuje się dzisiaj bardzo twardo w stosunku do Brukseli, jeśli chodzi o politykę imigracyjną Unii Europejskiej, więc ten trzeci blok, przypomnę, geopolityka, cyberprzestępczość, terroryzm. Terroryzm nas nie dotyczył. Jeśli chodzi o wystąpienia poszczególnych osób kluczowych dla rozmów na tegorocznym forum, to przede wszystkim już wspomniany przeze mnie Donald Trump. Donald Trump, który spotkał się z prezydentem Dudą, ale jego wystąpienie to główne, jest zaplanowane dzisiaj na godzinę 16. Wszyscy spodziewają się, że Trump będzie mówił przede wszystkim o biznesie, bo to jest człowiek biznesu, to jest przecież były przedsiębiorca, który dobrze biznes rozumie i będzie mówił także o powrocie produkcji amerykańskich koncernów, wielkich korporacji na swój macierzysty rynek, czyli będzie chciał Trump, co już dawno zapowiedział, namawiać amerykańskich biznesmenów do tego, by krajów, w których inwestowali do tej pory, gdzie stawiali zakłady produkcyjne, linie montażowe, wracali do Stanów Zjednoczonych. To między innymi po to Donald Trump doprowadził do uchwalenia pakietu podatkowego, reformy całej w Stanach Zjednoczonych w ostatnich tygodniach, która jest reformą proprzedsiębiorczą, jednoznacznie, która ma skłonić amerykańskich inwestorów do inwestycji, jak powiedziałem, na macierzystym rynku. Szwajcaria to jest dla Trumpa dobre miejsce, żeby o takich rzeczach mówić, bo szwajcarskie władze od dawna stosują wobec swojej gospodarki politykę mądrego protekcjonizmu. Nie wpuszczają na masową skalę zagranicznych inwestorów bez względu na to, w jakiej działają branży, jak ma ta inwestycja wyglądać, etc. na własny rynek, ale eksportują i wspomagają eksport swoich własnych przedsiębiorców naprawdę na potęgę. My Szwajcarię kojarzymy z zasobami złota w tamtejszych bankach, z zegarkami, może jeszcze z czekoladkami, ale to nie są jedyne produkty szwajcarskie. Szwajcaria to jest gospodarka bardzo zaawansowana technologicznie. Koncern farmaceutyczny Roche, akcesoria komputerowe Logitech, to wszystko są firmy szwajcarskie znakomicie radzące się sobie na rynkach zagranicznych. Tyle może o Trumpie. Jeśli chodzi o Angelę Merkel, to ona nieco w kontrze do Donalda Trumpa, choć jak mówię, jego główne wystąpienie jeszcze przed nami, wypowiadała się jednoznacznie przeciwko protekcjonizmowi gospodarczemu i przeciwko nacjonalizmowi. Trudno się dziwić, myślę, że to od jej osobistych poglądów należy abstrahować. To jest tradycyjna niemiecka polityka, polityka wychodzenia na zewnątrz, ponieważ potencjał gospodarki niemieckiej jest tak olbrzymi, że gdyby Niemcy chcieli kiedykolwiek ograniczyć się do własnego rynku, zastosować protekcjonizm czy nacjonalizm, nawet ekonomiczny, tego słowa Angela Merkel użyła, to nie skończyłoby się to dla Niemiec dobrze, zaczęłyby się po prostu dławić swoją własną produkcją. No, takie Niemcy są już od jakiegoś czasu, no, co najmniej od wieku XIX, gdy przyniósł na dużą skalę efekty pierwszej rewolucji przemysłowej. A wystąpienie Angeli Merkel zostało przyjęte przez uczestników forum w Davos raczej pozytywnie, to znaczy zrobiło na nich wrażenie, niewątpliwie. I jeśli chodzi, jakby w przeciwieństwie do wystąpienia drugiego najważniejszego lidera w kontynentalnej części Europy, to jest Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który po prostu swoim wystąpieniem rozczarował. Chyba nie bardzo zdawał sobie sprawę, albo jego doradcy przeoczyli najważniejszy czynnik, który decyduje o ocenie wystąpienia w Davos. Przecież on mówił do przedsiębiorców głównie. Tymczasem on przewodnim wątkiem swojego przemówienia uczynił postulat zwiększania regulacji dotyczących gospodarki i we Francji, i w Unii Europejskiej. No i trudno się dziwić w związku z tym, że kanclerz Angela Merkel została oceniona bardziej pozytywnie, zwłaszcza, że zapowiedziała, czy zaproponowała odpowiedź Unii Europejskiej na reformę podatkową w Stanach Zjednoczonych. Odpowiedź, czyli dokonanie rzeczy zupełnie analogicznej do tego,
co właśnie zrobił Donald Trump. Trudno się więc dziwić, że przedsiębiorcy takiemu pomysłowi, a nie temu, co zaproponował Emmanuel Macron, przyklasnęli. Reasumując, nastroje na forum w Davos panują raczej dobre, zwłaszcza w odniesieniu do bieżącej sytuacji gospodarczej na świecie. Trudno się dziwić, bo jesteśmy w szczycie koniunktury ogólnogospodarczej. Natomiast jeśli chodzi o przyszłość, widać, słychać w wystąpieniach poszczególnych liderów państw, osób przemawiających w Davos, niepewność raczej, czyli zadowolenie z sytuacji bieżącej, z osiągnięć ostatnich kilkunastu miesięcy. Jeśli chodzi o przyszłość, jak mówię, już nieco więcej mamy niepewności. Forum w Davos, wracając na koniec do wątków Polski, to jest też tradycyjne miejsce, gdzie wracają pytania o los kredytobiorców zadłużonych we franku szwajcarskim. Tu wszyscy przedstawiciele naszego państwa z prezydentem Dudą na czele, można powiedzieć, że mieli okazję pochwalić się tym, że wytrzymali naciski ze strony frankowiczów, które wzmogły się w naturalny sposób w momencie, gdy frank się radykalnie aprecjonował, gdy stał się bardzo drogi, a w związku z tym raty kredytów we franku szwajcarskim i tych hipotecznych zaciągniętych w polskich bankach czy bankach działających w Polsce poszły w górę. Dziś frank jest po niewiele więcej jak 3 zł i 50 groszy. To znaczy, że politycy obrali dobrą linię. Ci nawet z Jarosławem Kaczyńskim, oczywiście nieobecnym w Davos, ale się w tej sprawie wypowiadał wielokrotnie, odsyłając frankowiczów do sądów, sąd jednocześnie reformując i jeśli chodzi o naszego prezydenta, zgłaszając projekt ustawy o pomocy frankowiczom, ale tym, którzy są w skrajnie złej sytuacji i którzy nie są wpadnięciu przez samych siebie w tę sytuację winni. Mówię o uelastycznieniu tego funduszu, na który składają się banki, by frankowiczom, ale jak mówię, tym, którzy naprawdę na to zasługują, pomagać. Więc ten temat wrócił. To są chyba główne na ten moment, poczekajmy do końca, jeszcze może coś się wydarzy, wnioski z dyskusji, z wypowiedzi wielkich tego świata podczas tegorocznego forum ekonomicznego w szwajcarskim Davos. Tak, ale jakby nie patrzeć, już są ostatnie godziny tego, jak się wydaje, na pewno udanego dla Polski forum, to znaczy pozytywnego, jeśli chodzi o te wszystkie, co pan przedstawił, ekonomiczne pokazaliśmy rzeczy i tak dalej. Jeśli mogę jedno zdanie dopowiedzieć, pokazaliśmy, że Polska ekonomizuje swoją dyplomację, że dyplomacja ma służyć nie tylko sensu stricte realizacji polityki zagranicznej, ale także polityki gospodarczej poza granicami naszego kraju. Polska pokazała, że odzyskuje podmiotowość w stosunkach międzynarodowych, że staje się po prostu krajem poważnym. Dziękuję bardzo za komentarz. Pozdrawiamy serdecznie. Drodzy Państwo, dziękujemy. Pan dr Marian Szołucha i podsumowanie już ostatnich godzin szczytu Forum Ekonomicznego Davos w Szwajcarii. Dziękujemy za rozmowę. Sekretarzem do spraw energii Rickiem Perrym powiedział m.in. rozmawialiśmy o prawdziwej dywersyfikacji dostaw gazu do Europy, bo dwie formy dostaw gazu z Rosji to nie jest dywersyfikacja. Chcemy konkurencyjności, a nie monopolu. No nic nowego, a z drugiej strony bardzo pocieszająca wiadomość, czy tak naprawdę będzie. Naszym tutaj gościem jest pan Janusz Kowalski, znany ekspert do spraw bezpieczeństwa gazowego, energetycznego Polski. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie. To są Boże słowa i potwierdzają kierunek, który Polska obrała w roku 2015, a więc zwycięstwo w wyborach Andrzeja Dudy i objęcie przez niego urzędu prezydenta Rzeczpospolitej i potem zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości spowodowało odwrócenie geopolitycznego sojuszu poprzedniego rządu z Władimirem Putinem i odejście od tej prorosyjskiej polityki, która skutkowała utrwalaniem monopolu Gazpromu i innych dostawców surowców energetycznych ze wschodu właśnie na rynku polskim. A warto pamiętać, że testament świętej pamięci prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, który w istocie zawierał się w tym programie dywersyfikacji, który dzisiaj jest przez Polskę realizowany i o którym mówi pan premier Mateusz Morawiecki, naświetlony właśnie rozpoczęty w roku 2005, 2006 i 2007, sprowadzał się do realizacji trzech projektów. Z jednej strony oczywiście budowa gazoportu jako odpowiedź na szantaż rosyjski, z drugiej strony budowa połączenia z Norwegią i projekt, który nie jest realizowany również na skutek agresji Rosji na Ukrainę, to oczywiście projekt budowy korytarza do transportu ropy naftowej Odessa-Broty-Płock-Gdańsk, czyli takiego brakuje 300-kilometrowego rurociągu pomiędzy systemem ukraińskim i polskim. Wszystkie te projekty były wspierane przez administrację Stanów Zjednoczonych, która jest również zainteresowana tym, aby w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej, która w sposób oczywisty po upadku bloku sowieckiego jest infrastrukturalnie uzależniona od systemu postsowieckiego, to znaczy w taki sposób, że gazociągi i ropociągi są z kierunku wschód na zachód, a nie z kierunku północ na południe, więc administracja jest zainteresowana w Stanach Zjednoczonych, aby powstawały połączenia północ-południe. I to, co dzisiaj się dzieje, czyli budowa przez pana premiera Morawieckiego realnego sojuszu państw Europy Środkowo-Wschodniej, które wprost krzyczą i żądają, chcemy mieć rynek gazu, a nie rynek monopolisty Gazpromu przeciwko projektowi geopolitycznemu, niemieckiemu i rosyjskiemu, czyli przeciwko budowie drugiej nitki gazociągu Nord Stream, której realizacja w istocie podważa i utrudnia utrzymanie niepodległości, bo tak trzeba to nazwać, Ukrainy, która jest w interesie Rzeczypospolitej i w interesie Europy Środkowo-Wschodniej, jest właśnie realizacją tego planu. I dzisiejsza zmiana, ponieważ prezydent Barack Obama był podobnie jak Donald Tusk zwolennikiem resetu z Rosją i dogadywania się z Władimirem Putinem, jak to się skończyło, wszyscy dokładnie wiemy, taka polityka skończyła się między innymi agresją na Ukrainę, a pamiętamy, jak żył w świętej pamięci Lech Kaczyński, prezydent, to nie pozwolił na takie ruchy Rosji, między innymi słynna uratowanie niepodległości naszego sojusznika, czyli Gruzji w sierpniu 2008 roku w czasie inwazji rosyjskiej. To oznacza, że dzisiaj Polska geopolitycznie ma wielkiego sojusznika w realizacji projektu przede wszystkim budowy korytarza łączącego Polskę i Norwegię, jeżeli chodzi o gaz ziemny, ale przede wszystkim ma sojusznika w kontekście blokady projektu Nord Stream 2. Bo jeżeli dzisiaj, szczególnie to jest bardzo istotne w kontekście dyskusji w Unii Europejskiej, mówi się o jakiejkolwiek solidarności, to chcemy sobie zapytać, gdzie jest solidarność państw zachodnich i gdzie jest solidarność w kontekście właśnie połączenia z Rosją, które wprost uderza w interesy kilku najważniejszych państw Europy Środkowo-Wschodniej, w interesy gospodarcze, geopolityczne. I ten projekt niemiecko-rosyjski powinien być wstrzymany i cieszymy się, że administracja prezydenta Trumpa wspiera polski rząd w tej ofensywie. I też rzecz, powiedzmy, to wszystko wpłynie na też cenę gazu, myślę, pozytywną dla odbiorców. I też warto przypomnieć, ile kosztują, że tak powiem, głupie kontrakty podpisywane na lata do przodu, ile to nas kosztowało jako Polskę, jako gospodarkę, ile można by było kilometrów autostrad, czy chociażby szpitali. Powiem w bardzo prosty sposób, już nawet nie chodzi o cenę gazu, ale również chodzi przede wszystkim o cenę przesyłu. Konkretna decyzja rządu Donalda Tuska i Waldemara Pawlaka z października 2010 roku, to jest Polskę biegnie 660-kilometrowy odcinek gazociągu jamalskiego, którym przesyłane jest ponad 27 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie do odbiorców Europy
w Europie Zachodniej i tylko 3 miliardy metrów sześciennych gazu jest, jak to się nazywa, odbierane w ramach kontraktu jamalskiego. To rząd Donalda Tuska spowodował, że z poziomu zysku netto właściciela tej infrastruktury, tego gazociągu, czyli spółki Europol Gaz, 300-500 milionów złotych rocznie, został administracyjnie ustalony zysk na maksymalnie 21 milionów złotych rocznie. Co to oznacza prostymi słowami? To oznacza, że Polska nie dość, że nie zarabia na przez kilkudziesięciu miliardów metrów sześciennych gazu do Europy Zachodniej, to faktycznie dotuje gospodarkę niemiecką, francuską, odbiorców włoskich i innych, przesyłając przez swoje terytorium, pozwalając przesyłać przez swoje terytorium za darmo surowiec. Kilkaset milionów złotych straty potencjalnych przychodów, które mogłyby być inwestowane w Polsce, to są konkretne rzeczy. Natomiast monopol oczywiście Gazpromu, który powoduje to, że ceny są mniej więcej o 15-20% wyższe tego samego surowca niż dla odbiorcy niemieckiego, gdzie jest po prostu konkurencja. To są miliardy złotych w perspektywie wielu lat, które są transferowane do Rosji, zamiast zostawać po prostu w kieszeniach Polaków i polskich przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Ekspert pan Janusz Kowalski był naszym gościem. Dziękujemy bardzo panu. Pozdrawiamy. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Który chcemy jeszcze zauważyć. Pierwsza strona dzisiaj naszego dziennika, Świadek Grozy. Jest to temat związany z pomnikiem, który wreszcie będzie poświęcony tysiącom Wielkopolan wypędzonych przez Niemców ze swoich domostw. Tutaj artykuł redaktora Andrzeja Kuleszy, ale mamy połączenie z człowiekiem związanym bardzo mocno z komitetem powstania tegoż pomnika. Pan Henryk Józef Walendowski jest z nami. Z Poznania witamy serdecznie. Panie Henryku, szczęść Boże. Szczęść Boże Ojcu i szczęść Boże wszystkim. No właśnie, możemy powiedzieć, a wreszcie się dokonało, wreszcie wypędzeni z polskiej ziemi, ci, którzy chcieli zgermanizować, otrzymują właśnie pamięć w postaci pomnika bardzo pięknego. Widzimy go na pierwszej stronie naszego dziennika, wizualizację tego pomnika wypędzonych w Poznaniu. Powiedzmy, no, czyja to zasługa, to czujemy, ale co ten pomnik ma wyrażać? To znaczy, jakich ofiarom jest poświęconych, jaka była historia, bo wiemy, że ziemia ta była pod zaborem pruskim, potem Niemcy, hitlerowskie Niemcy po prostu w czasie II wojny światowej postanowiły również Polaków przenieść, wyrzucić, żeby mogli tutaj być sami Niemcy, a jednak się nie udało, no i pamięć o tamtych ludziach, bohaterskich rodzinach musi pozostać. Bardzo prosimy. Tak, więc Niemcy w czasie II wojny światowej włączyli Wielkopolskę do Rzeszy i chcieli z niej zrobić jasnowłosą prowincję, gdzie byliby właściwie sami Niemcy, i w tym celu wyrzucono nas, Polaków, poza obręb ówczesnej granicy Rzeszy i w ten czas na to miejsce zawołali Niemców z innych krajów, głównie z nadbałtyckich, czyli z Łotwy, Estonii, ale także z innych rejonów, gdzie Niemcy byli mniejszością etniczną. Wołyń, Dobrudża, nawet Besarabia, Bukowina, tam wszędzie były mniejszości niemieckie i tych Himmler zawołał tutaj do Rzeszy, przesiedlając ich na miejsce opróżnione przez Polaków. I tych
tych naszych Wielkopolan wyrzuconych do generalnego gubernatorstwa było prawie 600 tysięcy. To nie jest małą liczbą. I oni właśnie czekają na upamiętnienie. Myśmy powołali taki komitet 11 lat temu. Śledziliśmy jakby bezczynność miasta w tym zakresie i wzięliśmy